Będzie zabawa, będzie się działo, będzie fajnie. Słoneczko trochę pomaga w tym, żeby było cieplej, bo zimno. Ale rozgrzejemy się dzisiaj na podjazdach. Oj, dzisiaj się naglądam tych wykresów na Karu. Będzie kolorowo. Witam serdecznie. Krótka piłka dzisiaj. Las Bronaczowa pod Krakowem. 11 podjazdów przede mną, jestem w trakcie pierwszego. Sytuacja wygląda następująco. Wspiąłem się, jestem teraz na szczycie, będę zjeżdżał w dół, znowu się wspinał, potem jeszcze raz w dół. I jeszcze raz w górę, dopiero będzie Las Bronaczowa. Bardzo ładna panorama. No to jest tak, jak się nie patrzy na Karę. Po prostu poniosło człowieka i przejechał skręt. Będzie dzisiaj zabawa, będzie się działo i będzie gorąco, mimo że zimno. Paradoksy tego świata rowerowego. Jest ci gorąco, kiedy wszystkim jest zimno. No nie, kamerkę trzeba jednak gdzieś umieścić na piersi, żeby mieć ręce wolne. Bo to mogłoby się źle skończyć. Z jedną ręką. Pięknie! A jeszcze w tym słonku, które wychodzi co chwilę, to jeszcze ładniej. Dzisiaj dużo podjazdów, 11 w sumie, ale na tym rowerze nie boimy się podjazdów, bo to rower stworzony do podjeżdżania właśnie. Lekka, sztywna, zrywna maszyna. Ja wiem, single tracki najlepsze dla tego roweru, ale z tego wszystkiego, do czego ma służyć ten rower, to on najlepiej spisuje się na podjazdach. Szerokość drogi nie ma znaczenia, nawierzchni też nie, oczywiście oprócz asfaltu, każda inna to dobra nawierzchnia dla takiego roweru, dla takich opon i damy radę. Patrzcie się, jak pięknie. Nie widać domów. Olbrzymi plus. Fantastyczne. Miejsce raptem 3 km od Krakowa. Od granic Krakowa. No, żeby błotka tylko było dzisiaj jak najmniej, bo tego to chyba nikt nie lubi. Jadę dobrze. Karu pokazuje. Karu, jak widzicie, to jest ścieżka, w zasadzie łąka, po której ktoś od czasu do czasu ciągnikiem albo jakimś wozem przejedzie, bo tutaj lekko trawa się różni. Dwa pasy są nieco jaśniejsze od całej reszty. A aplikacja Ride with GPS, na której zawsze sobie drogi planuję, widziała tę ścieżkę. Bardzo dobra aplikacja, polecam. Ride with GPS. Zostawiam Kraków za sobą. Widać krakowskie Bielany, widać Las Wolski i klasztor. A ja się udaję w przeciwną stronę.
za zasługi dla Polski i niezłomność w dążeniu do prawdy, Adamowi Dobroszyńskiemu, gospodarzowi Chorowic, ci wybitnemu publicyście, patriocie i żołnierzowi zamordowanemu w dniu 29 sierpnia 1949 roku przez Urząd Bezpieczeństwa strzałem w tył głowy. Adam Dobroszyński. Warto wiedzieć, chociaż przez chwilę pamiętać takie nazwisko. Jesteśmy w rezerwacie przyrody Cieszynianka, ale to nie są rejony Cieszyna. Niemniej jednak nazwa tego miejsca to rezerwat Cieszynianka. O la la! Zdaje się, że widać kawałek Tatr, ale bardzo mało, ledwo widać. Jestem w lesie Bronaczowa. A teraz dajemy po garach. I niech dobra muza zabrzmi. Kamienista i wyboista ta droga, ale oponki dają radę. Z przodu 1,5, z tyłu 1,8, 1,9 bara i mięciutko jest w sumie. Ale zjazd taki dosyć niepewny, bo pełno liści. Nie można nie zauważyć jakiegoś kamienia dużego, luźnego. Las Bronaczowa, bardzo fajne miejsce dla osób na przykład z Krakowa, które lubią jeździć na górskim rowerze, jak się im trochę nudzi. Już po lasach krakowskich to można tutaj zaglądnąć. Jest to raptem, no zależy gdzie się mieszka w Krakowie, ale powiedzmy od 10 do 20 km od Krakowa. W samym lesie można naczaskać jakieś 20 km. Nawet 30 bez problemu, żeby się nie nudzić. No i powrót, także rundka mniej więcej od 30 do 50 km. W bardzo fajnych okolicznościach. Jedziemy teraz trochę szlakiem rowerowym drugim w stronę Skawiny. Piknie tu, piknie po górzyście. I pozwolicie, że w takich okolicznościach się dzisiaj pożegnamy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!
tutaj nie ma żadnej ściemy, bo tu rzeczywiście ładnie.